Gross-Rosen. To dawna niemiecka nazwa polskiej wsi Rogoźnica. Rogoźnica, najbliższe osiedle położone w odległości 2,5 km na północny wschód od obozu Gross-Rosen. Była od niego odgrodzona lesistą górą z kamieniołomem ukrytym w jej wnętrzu. Kamieniołom był własnością SS Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH. Pierwszy transport więźniów, 100 Polaków politycznych i 4 Niemców, przywieziono w dniu 2 sierpnia 1940 roku z najbliżej położonego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. Wraz z nimi przybyła esesmańska załoga przyszłego obozu z Lagerführerem Antonem Thumanem. Administracyjnie filia Gross-Rosen podlegała w pierwszych miesiącach obozowi Sachsenhausen. Więźniów umieszczono w baraku zbudowanym przy polnej drodze prowadzącej do kamieniołomu. Zabudowa pierwszego obozu składała się z jednego bloku wybudowanego wcześniej przez niemieckich cywilnych rzemieślników. Był to tak zwany mały obóz. Teren z czterema wieżyczkami obserwacyjnymi otoczono drutem kolczastym. Tuż obok stał barak dla SS-manów. Adoptowany w lipcu 1941 roku na siedzibę dyrekcji budowy Bauzeitung der Waffen SS. Budowa dużego obozu trwała od maja 1942 roku do wiosny 1944. Od początku czerwca 1942 roku obóz Gross-Rosen nie miał określonego programu inwestycyjnego ani zatwierdzonego ostatecznie projektu budowy. Zasadniczy wpływ na rozmiary uprawianego w obozie bestialstwa wywarł pierwszy Lagerführer Anton Thumann, stolarz z zawodu. Awansujący szybko od stopnia Oberscharführera sierżanta w 1940 roku do stopnia kapitana SS w grudniu 1942 roku. W jego obecności SS-mani prześcigali się w okrucieństwie, popisując się szczególną gorliwością. Na okrzyk „Anton, kom!” rozpętało się piekło. Palili drągami na oślep, byle szybciej pracowano. „Bewegung! Ruszać się!” Ten okrzyk informował cały obóz, gdzie Anton w danej chwili się znajduje. Jeśli zatrzymywał spojrzenie na którymś z więźniów dłużej, wróżyło to nieobliczalną w skutkach karę. Dogorywających muzułmanów więźniowie podnosili, aby nie rzucał się na nich rozwścieczony wilczur Antona. Na placu Apolowym stają piątkami w karnych szeregach. Odbywa się sprawdzenie obecności, liczenie, meldowanie. Po apelu starzy więźniowie idą do pracy, a nowo przybyli na musztrę. Wracają do baraku. Przychodzi Blockführer i Lager, Altester. Pytają o zawód, wiek, narodowość, powód aresztowania. Wyłowiwszy w ten sposób inteligentów, urządzają im karną musztrę. Ćwiczą z nimi na środku sali przysiady, półprzysiady z wyciągniętymi do przodu rękami. Biją, jeśli uznają, że więzień nie wykonuje jakiegoś ćwiczenia przepisowo. Po gimnastyce wtajemniczono więźniów arkana wiedzy o meldowaniu i oddawaniu honorów. Wiadomo, w tej dziedzinie nikt Niemcom nie dorówna. Pod strachem komanda był kapo Newald. Kiedy zabierał się do bicia, wiadomo było, że nie skończy, aż ofiara wyzionie ducha. Newald łamał nogi i ręce, wybijał oczy i zęby.
Pod wieczór z wyraźnym zadowoleniem pokazywał SS-manu zmasakrowane ciała. Często urządzał zabawy, które polegały na tym, że grupie więźniów kazał rozbierać się do naga i tak długo bić się nawzajem kijami, aż wszyscy wyczerpani padli na ziemię. Wtedy do dzieła ruszał sam Newald. W podkutych butach stawał na piersiach i łamał żebra. Deptał po twarzy, kopał, dusił obcasem. Więźniowie gnieździli się zawsze w przepełnionych parterowych barakach. Blok dzielił się na dwa symetryczne skrzydła, A i B. W każdym skrzydle mieściła się sala dzienna i dalej w amfiladzie sypialnia. W sali dziennej stały stoły, stoliki, szafy, łóżko blokowego, żelazny piec, skrzynia na węgiel. Na ścianie obok drzwi umieszczono aktualizowany każdego dnia wykaz więźniów. Kije pejcze i chochle do rozlewania wrzątku z brukwi. W sypialni stały rzędami trzypiętrowe drewniane prycze, kilka mioteł ze słomy, a nad łuskiem sztubowego również wisiały bykowce, pejcze i kawałki grubego kabla owinięte drutem. Do 1943 roku rano i wieczorem myto się na placu pod gołym niebem, bez względu na pogodę i porę roku. Gdy zbudowano wodociąg, umywalnie i ustępy znajdowały się w blokach. Jeden kawałek mydła musiał wystarczyć dla 100 osób. Codzienne piekło życia obozowego zaczynało się już od uderzenia w gong o godzinie 4:30. 300 ludzi biegło do umywalki, w której było 8 kranów. 300 ludzi musiało zatem załatwić potrzeby fizjologiczne w WC, gdzie było 600 desów. 300 ludzi szukało miejsca przy paru niewielkich stołach do jedzenia. Wszędzie panował niesłychany ścisk i tłok. Na żadnym przedmiocie nie mogło być odrobiny kurzu. Miski, łyżki i inny sprzęt musiał być polerowany do połysku. Nóżki od stołków szlifowano szkłem codziennie, stoły w każdą niedzielę. Podłoga zaciągnięta była cuchnącym olejem podłogowym. Jeśli blokfirer znalazł na ziemi choćby drobne źdźbło wełny drzewnej, siennika lub niedopałek, karany był cały blok. W latach 1940-43 wszyscy więźniowie obowiązani byli co dwa dni golić głowy jedną nową żyletką przeznaczoną dla 15 do 20 osób. Golenie pod pachami 4-5 razy w roku. O godzinie 12 bicie w szynę sygnalizowało przerwę obiadową. Więźniowie przerywali pracę i w kolumnach maszerowali do baraków. Na ramionach nieśli ciała współtowarzyszy. W ciągu 10 minut wprost misek wypijali zupę, potem czyścili sprzęt i podłogi. O 12:45 kolumny w tym samym jak rano szyku wracały do pracy. Dzienna wartość odżywcza posiłków Gross-Rosen wahała się w granicach 500-800 kalorii. Te 500 czy 800 kalorii to pół litra brukwi z wodą na śniadanie, niepełny litr brukwi z wodą na obiad i pół litra brukwi z wodą na kolację. Czasem brukiew zastępowano zgniłą kapustą, szpinakiem, pokrzywami lub liśćmi buraczanymi. Okrasą tej faserzupki była kilogramowa kostka margaryny wrzucana, jeśli oczywiście nie ukradł jej jakiś SS-man do kotła, w którym mieściło się
500 porcji. Czasami zupę obiadową dla całego obozu gotowano na ćwiartce lub połowie zdechłego konia. Na śniadanie otrzymywano 1/2 litra wodnistej polewki zaprawionej mąką lub tak zwaną czarną kawę bez cukru, na obiad 1/2 litra zupy, na kolację 1/2 litra zupy plus 1/4 bochenka chleba oraz czasami 10 lub 20 gramów margaryny lub kiełbasy końskiej, niekiedy marmolady, twarogu, melasy lub ikry albo mlecza z solonych śledzi. Osobną grupę stanowiły komanda fabryczne koncernów Blaupunkt i Siemens & Halske. Wytwarzano tam różnego rodzaju aparaturę elektryczną i podzespoły radiowe. W ciągu pierwszych 2 lat istnienia obozu w komandzie pracowało każdego dnia 500 więźniów, w latach późniejszych 1000-1500. Praca ich osiągnęła wartość 17,5 miliona marek. Część pieniędzy każdego roku przekazywał koncern na rzecz Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy RSHA. Dochody te wzbogacały także koncern Hermann Göring Werke. W komandzie Steinbruch zginęło 12 tysięcy więźniów. Czas życia w Gross-Rosen wynosił około 4 miesięcy, a były i takie komanda, w których umierało się po 3-4 tygodniach. Codziennie po apelu formowano grupy robocze. Zimą, gdy świtało, latem o godzinie 5.30 kolumny defiladowym krokiem z odkrytymi głowami i dłońmi przyciśniętymi do bioder mijały bramę obozu. Setki więźniów szły do kamieniołomów ze śpiewem. Pracowali z największym wysiłkiem. Obrabiali bloki granitu, łamali kostkę na jezdnię, kuli granitowe krzyże na cmentarze wojskowe, ładowali surowiec i obrobione bloki do wagoników. Największa, licząca około 500 osób grupa schodziła na dół, w sztolnie kamieniołomów. Wstępowali na coraz niższe tarasy, a po drewnianych, prawie pionowo ustawionych drabinach. Każdego dnia, szczególnie zimą, kiedy szczeble drabin były oblodzone, kilku najsłabszych spadało w głąb kamieniołomu. Thank you.
kamieniołomem zarządzał koncern eksploatacji surowców mineralnych DEST. Dyrektorem kamieniołomu był oficer SS. Miał on do pomocy pracowników cywilnych. Więźniów dozorowali kapo, ich pomocniczy i brygadziści. W pobliżu obozowego krematorium znajdowała się ściana śmierci. Wał ziemny o zboczu umocnionym palikami, przy którym rozstrzeliwano więźniów. Więźniów zarejestrowanych w kartotekach obozu i skazanych na śmierć przez gestapo mordowano za pomocą zastrzyków fenolu lub benzyny. Egzekucji przez rozstrzelanie dokonywano na więźniach niezarejestrowanych w obozie. Byli to oficerowie radzieccy, lotnicy angielscy, żołnierze włoscy, a także osoby cywilne. W pobliżu ściany śmierci obok krematorium przystąpiono w 1944 roku do wnoszenia parterowego obiektu, w którym zamierzano uruchomić dwie komory gazowe. Komory te miały pomieścić około 120 ludzi równocześnie. Projekt ten nie został jednak zrealizowany. Na początku 1943 roku oddano do użytku trzypiecowe krematorium, w którym spalanie odbywało się na sucho za pomocą żaru koksowniczego. Już nie jedno albo dwa ciała można było spalać równocześnie, lecz 9 w ciągu 3 do 5 minut. W obozie istniała też kompania karna. Wydzielano ją do robót karnych i umieszczano w bloku numer 19. Przekazywano tam więźniów podejrzanych o chęć ucieczki za próbę stawiania oporu blokowemu, za uderzenie więźnia narodowości niemieckiej, jak i też kierowano tam wybitniejszych więźniów, takich jak studentów, intelektualistów, działaczy społecznych i politycznych. Tam nie liczono życia na miesiące i tygodnie. W bloku numer 19 można było żyć tylko kilkanaście godzin. Od początku istnienia obozu aż do roku 1944 istniał tzw. samorząd więźniarski. Funkcje w samorządzie sprawowali wyłącznie więźniowie niemieccy. Byli to rutynowani kryminaliści, recydywiści, nożownicy, złodzieje, mordercy, sutenerzy. Okazywali się wiernymi sojusznikami reżimu hitlerowskiego. Dano im nieograniczoną władzę nad życiem współwięźniów. Zabijali ich przy każdej okazji, w ustępach, w umywalni, na korytarzach, na pryczach w czasie snu. Szacuje się, że przez kompleks obozowy Gross-Rosen przeszło w sumie około 125 tysięcy więźniów, w tym ponad 60 tysięcy Żydów.